się bojący, zbawienia swego pragnący. Wiedzcież, iż Chrystus dlatego z majestatu stąpił swego, by w niebo wzniósł upadłego. Wtem wiek swój na świecie strawił, na to środki pewne sprawił, na to sługi swe postawił, aby namiestnicy Jego, wziąwszy moc od Pana swego, jednali lud z Ojcem Jego. By w jednotę prowadzili, jedne z drugimi godzili, powszechny Kościół rządzili. I sam wołał do ugody i posłał między narody te, co wzywali nagody. Radził, by pokutowali, z wiarą się opowiadali, a w imię Jego chrzest brali. Na to nam w ziemskiej ciemności łaska zbawiennej jasności ślicznie weszła z wysokości, byśmy się upamiętali, byśmy z grzechów powstawali, a dusze swe ratowali. Byśmy się nie pobożności i świeckich pożądliwości wyrzekali od młodości. Którzyśmy się poświęcili, a z Bogiem ślub uczynili, czas, abyśmy go pełnili. Bo mamy świadka wiernego, wodza przymierza nowego i pośrednika pewnego, który zniósł gniew Boży srogi, a nam zjednał pokój drogi, przywiódłszy nas w swoje progi. Sam co żywo, sam bywajcie, tu się też i spowiadajcie, i winną cześć Bogu dajcie. Tu o ziemscy narodowie Boży stanęli posłowie, znajdźcie
sejmownie. Dobrze mienia się pańskiego, miejcie się do jarzma jego i lekkiego i słodkiego. Panu się wiernie oddajcie, na nim samym przestawajcie, przy nim aż do końca trwajcie. Przyjmie ubogie ofiary, dotrzyma wam słów i wiary, zdobiąc was swoimi dary. Pójdźcie do niego ściśnieni, wy od świata porzuceni, tu będziecie pocieszeni. Wzorem jego postępujcie, natur ciasny następujcie, jego ochłodem przyjmujcie. On sam przez światowe brudy przeprowadzi nas bez szkody na wieczne niebieskie gody. We krwi przymierza wiecznego Chryste, prowadź z nas każdego do żywota niebieskiego. Amen.